Siemka, ja jestem Michał i nam zaknę po prostu klocki. Jak widzicie, mam teraz przed sobą tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć paczek. Oczywiście większość z nich jest z klockami Lego, ale w sumie tym razem nie mogę powiedzieć, że wszystkie. No jak zauważyliście, trochę na tym kanale nie było, ale tym razem nie będę się z tego tłumaczył. Jak ktoś się zastanawia czemu, to odsyłam do poprzedniego filmu. Tam wytłumaczyłem, dlaczego teraz aktywność na kanale będzie trochę słabsza, mniejsza. Także już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania tego haulu klockowego. Ja sobie te paczki zdejmę i po kolei będziemy je otwierać. No to zacznijmy od tej najmniejszej paczuszki. Ona chyba pochodzi z Allegro, jeżeli to jest ta paczka, o której myślę. Raczej tak. Tutaj powinny być tylko dwa elementy. To są to nóżki do figurek, które znajdowały się tylko w jednym zestawie. A konkretniej to nóżki z protezą, tak one się prezentują. Za jedną sztukę zapłaciłem coś koło 6 zł, więc naprawdę niedużo. Zwłaszcza, że była to chyba jedyna oferta na ten element w Polsce, a cała konkretna figurka na Bricklinku kosztuje około 30 zł. Oczywiście mówię o ofertach z Polski, bo za granicą to pewnie trochę taniej wychodzi. No i dwie takie nóżki za, dokładnie już Wam tutaj pokażę, paragon. Z dostawą nie zapłaciłem, albo nie pokażę, bo trochę się on roztargał, ale z dostawą zapłaciłem 24 zł, więc myślę, że nie jest to zła cena. Kolejna paczka najprawdopodobniej pochodzi z Bricklinka, chociaż tego akurat w 100% pewien nie jestem, ale sądząc po jej gabarytach, to raczej tak będzie. Te wszystkie paczki odebrałem naraz w jednym dniu, więc dlatego mogę Wam trochę coś źle powiedzieć, w sensie powiedzieć, że na przykład dana paczka będzie z Bricklinka, a będzie ona jednak z Allegro, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ok, udało mi się tą mini kopertkę otworzyć, no i tak, z tego co widzę, jest to ewidentnie zamówienie z Bricklinka, ponieważ widzę tam już pojedyncze klocki, które sobie zamówiłem. Posłużą mi one głównie do skompletowania zestawów, czy tam jakichś modeli, które sobie próbuję zbudować. Tak one się prezentują. Jest to taki trochę miszmasz, więc myślę, że nie ma zbyt dużego sensu, aby to omawiać. Najciekawsze to są chyba te listy. No i może tutaj troszkę tile jasno-szarych, jakieś tam znaki. No ja sobie te elementy na pewno chętnie wykorzystam, a Wy pewnie w przeszłości dowiecie się, do czego one mi posłużyły. Kolejna paczka to już na pewno Bricklink, bo sprzedawca przybił tutaj pieczątkę swojego sklepu, który mam nadzieję będę mógł Wam z czystym sumieniem polecić, ale tego dowiemy się zaraz, jak tylko tą paczkę odpakuję. Chyba z koperty wszystko już wyjąłem, raczej tak, ale widzę, że paczka jest na tyle dobrze zabezpieczona, że mimo wszystko bez noża się nie obejdzie, ale to oczywiście na plus. I tutaj chyba sprzedawca użył opakowań z recyklingu pochodzących z zestawów. Dokładnie tak, więc to również jest jakiś tam plusik, przynajmniej dla mnie. Mam tutaj jakieś elementy do pojazdów, kilka jakichś takich żółtych i szarych elementów, no i takie briki, które posłużą mi do pewnego zestawu, który sobie odbudowywuję. Są to klocki ciemno oraz ciemno-szare oraz białe, chciałem powiedzieć jasno-szare, bo jasno-szare są te tutaj klocki, są to płytki 1x6, no jak widzicie, jest ich tutaj całkiem sporo. Ta paczka to będzie najprawdopodobniej zamówienie również z Bricklinka, chociaż nie wykluczam, że będzie to też Vinted, ale tak jak już Wam wcześniej wspominałem, mogę to trochę w tym odcinku pomieszać, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ok, no i paczki są już otwarte, właściwie to jedna paczka, którą tutaj wyciągam, te wszystkie inne rzeczy. Tutaj pewnie będą naklejki, ponieważ w tym zamówieniu właśnie takowe się znalazły. Tutaj te jeszcze papiery ściągam na bok. No i tutaj mamy klocki chyba podzielone na nowe i używane, przynajmniej tak mi się wydaje. No i tutaj jakieś barierki, łuki, zielone briki, jakieś szare briki i różne tego typu elementy. Jakieś szybki, framugi, czy też inne cnotowe klocki, też kilka żółtych elementów. Dalej białe łuki. To są elementy, które mi się, tak jak już mówiłem o poprzednich, na pewno gdzieś tam przydadzą. No i tutaj najpewniej są naklejki. Dokładnie tak, są tutaj dwa, chyba trzech arkuszy naklejek na Daily Beagle. Tak one się prezentują. No i one mi się przydadzą,
do tego, że odbudowuję sobie taksówkę z Daily Beagle, to już mogę chyba powiedzieć wprost, bo wcześniej jakoś unikałem, aby tego nie zaspoilerować, ale w sumie nie ma co spoilerować, bo i tak niemęczną taksówkę pokażę wam na kanale. Także z tej paczki to chyba na tyle, a my przejdźmy do kolejnej. No i ta paczka, już dokładnie wiem skąd pochodzi. Tą akurat udało mi się zapamiętać, ponieważ sprzedawca wysłał mi zdjęcie jej jeszcze przed jej wysłaniem. A pochodzi ona z Zoelixa i znajduje się tutaj coś, o czym wam już wspominałem w tym odcinku. Czyli jest to jedna paczka, w której nie znajdziemy klocków Lego, ale nadal będą to klocki konstrukcyjne. Więc jak zapewne możecie się domyślać, będą to klocki Kobi, a dokładniej Kobi Paczkomat Impost, którego na szczęście sobie chyba nie przeciąłem. O, dokładnie. Jest to Kobi Paczkomat pierwszej edycji, pierwszy limitowany zestaw. No, ja już co prawda go mam w swojej kolekcji, ale mam go zbudowanego, a nawet w dwóch sztukach mam go zbudowanego. Ale stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć jeszcze jedną nieotwartą. Co prawda pudełeczko, zgodnie z tym co sprzedawca mi pisał, jest lekko uszkodzone. Może teraz tego dobrze nie widać, ale są tutaj lekkie wgniecenia. Ale zapłaciłem za niego naprawdę jak na obecne czasy okazyjną cenę, która wynosiła tylko 100 zł. No obecnie te zestawy chodzą po około 250, czasem da się dorwać za 200, a mi udało się razem z dostawą zapłacić dokładnie 111 zł. Także jest to naprawdę wyśmienita cena. No i czas na chyba ostatnią w tym filmiku paczkę. Zdecydowanie największą, ale również zdecydowanie nie o największej wartości, ponieważ za samą paczkę zapłaciłem dokładnie 40 zł, plus jeszcze koszty dostawy i tam ochrony kupujących, ale finalnie zamknęło się to w 52 zł z groszami. Także myślę, że jak za zestawy, które w środku się znajdują, jest to spoko cena, może nie najlepsza, ale na pewno też nie najgorsza. Są to dwa zestawy, a konkretnie to dwa gratisy z Lego Shopu, które chciałem mieć, a których niestety nie udało mi się zdobyć w sposób przeznaczony do tego, czyli na Lego Shopie. I zestawy te musiałem zakupić właśnie z drugiej ręki. Tutaj jakoś ten kartonik otworzyłem, ale jakoś to dziwnie zrobiłem. Okej, chyba to po prostu powinno się otworzyć. Sorki, że teraz mało widzicie, ale staram się ten karton odbezpieczyć. No i to mi się udało. Tylko ja może to zrobię teraz w ten sposób. O, dokładnie. I wyjmę jeszcze te zabezpieczenia. No i już chyba widać, co to są za zestawiki. A jeden z nich, to już na pewno widać, ten karton zabieram. I mamy tutaj Rok Królika, chyba tak ten zestaw się nazywa. Tak on się prezentuje. Mam dwa poprzednie, czyli Rok Tygrysa i Rok Bawoła. One chyba są tutaj pokazane, albo jednak nie. Więc trzeci fajnie było mieć do kolekcji. Wiem, że jest ich tam jeszcze kilka, ale może kiedyś to skompletuję. No i jak na ten moment, to ostatni brakujący mi do kolekcji polibag Lego VIP, czyli nowy Rok Księżycowy. No, ten polibag chodzi po około 25 zł, ten zestawik za około 40, więc ja razem z kosztami dostawy zapłaciłem za te zestawy mniej, niż gdybym miał je kupować osobno, bez kosztów dostawy. Także jestem naprawdę zadowolony. Może nie są te zestawy jakoś rewelacyjne, ale są to fajne smaczki do kolekcji, zwłaszcza że leżą na polibagu VIP, a królik też jest spoko. Także jak widzieliście w tym odcinku, było trochę klocków innych niż Lego, troszkę nowych zestawów, no i przede wszystkim bardzo dużo elementów. Na tym głównie się ten haul opierał. Ja dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam was do zasubskrybowania, aby nie przegapić kolejnych filmów, które obecnie niestety pojawiają się dosyć nieregularnie. Napiszcie w komentarzach, co wy ostatnio sobie zakupiliście. Dzięki za oglądanie, chociaż chyba to już mówiłem. No i cześć!